Państwo, jesteśmy po meczu drugiej kolejki Tauron Basket Ligi sezonu 2014-2015. W Kaliniszu, Stary Sianwil, Włocławek, Jaseko, Gdynia. Zwycięstwo drużyny gości 67-58. Gratulujemy drużynie przyjezdnej. O komentarz do tego meczu będziemy prosili trenera Dawida Detka i AJ Woltona. Dzień dobry. Ja chciałbym najpierw pogratulować zawodnikom, swoim zawodnikom, którzy naprawdę włożyli mnóstwo energii w ten mecz. Zagrali najlepiej, co potrafimy w tym momencie i to rezultowało w zwycięstwie. Bardzo się cieszę, że wbrew temu, że Przemysław Rozokiewicz był kontuzjowany, że młodzi zawodnicy, którzy weszli za jego na boisko, pokazali naprawdę charakter, pokazali mnóstwo chęci i woli do walki, więc podwójnie się cieszę z tego zwycięstwa. W sumie chciałbym też podziękować wszystkim kibicom, którzy przyjechali na ten mecz i którzy nas wspierali w trakcie meczu. Dziękuję. Dziękuję. Joe Walton, what is your opinion about the game? We played hard all game. Gotta give credit to Anvia, they played hard as well. We stuck to our game, we kept the score low, 60s and 50s, so that's our game. And it was just a good game for us. AJ Walton stwierdził, że to był twardy mecz zarówno ze strony Asseco Procomu, jak i Anvilu. No, zakończył się dość niskim wynikiem. Anvil nie wyszedł z 60 punktów, Asseco poniżej 70, ale to jest gra Asseco i to przyniosło zwycięstwo drużynie gości. Czy Państwo macie pytania? Ja mam pytanie. Panie trenerze, Anvil miał mnóstwo okazji z rzutów za 3 punkty, bardzo dużo przestrzeni. To element taktyki, czy tak się mecz po prostu ułożył? Mieliście szczęście, że Anvil nie trafił? No zawsze, jeżeli przeciwnik nie trafia, to jest trochę szczęście, no ale prawda jest taka, że mamy zespół bardzo młody, bardzo niedoświadczony i z jednej strony niektóre otwarte rzuty byli wynik naszej taktyki, bo po prostu odpuszczyliśmy niektórych zawodników. Niektóre rzuty były dobre zagrania Anvilu i nie zrobiliśmy błędu w obronie. Nie tyle może martwi to, że oni tam trafili czy nie trafili, bo w sumie musimy się skupić na swoim grze i to, co my możemy zrobić. I większy problem jest to, że mieli 13 zbiórek w ataku i to jest jeden od elementów, na którym będziemy się musieli skupić w przyszłości. Jednak tak jak AJ powiedział, Anvil jest bardzo doświadczony, bardzo fizyczny zespół z zawodnikami, którzy bardzo agresywnie chodzą na zbiórkę, więc no tutaj wynik tego jest tyle zbiórek w ataku. A to, że nie trafili, no to już w sumie trzeba ich zapytać, co się stało. Co z Przemkiem Frasunkiewiczem? Na ostatnim meczu w Koszalinie doszło do lekkiej kontuzji, więc jest na chwilę obecną wyłączony z gry. Ja mam jeszcze jedno pytanie. Czy mecz się Panu podobał? Dziękuję. Nie, myślę... Podobało mi się to, że bardzo dużo rzeczy, na których pracujemy i na których sobie codziennie trenujemy, udało się zrealizować. Ta druga część, czego się nie dało zrealizować, po prostu będziemy na tym dalej pracować. No ale zawsze, jeżeli się wygra, to no, dla mnie z automatu się mieć podoba. Dziękuję Państwu, dziękuję naszym gościom, gratuluję raz jeszcze. Szanowni Państwo, witam po przerwie. Przypomnę wynik spotkania. Anvil Włocławek przegrał dzisiaj w drugiej kolejce Tauron Basket Ligi 58-67 z Asseco Gdynia. Razem z nami trener Mariusz Niedbalski i kapitan zespołu Seid Hajric. I oczywiście pytamy o przyczyny i ocenę przebiegu meczu, który był no, dość wyjątkowy w skali całej historii, bo to dopiero drugi raz się tak zdarza, taki słaby początek sezonu. Na pewno wszyscy wiedzą, zagraliśmy skandaliczne spotkanie, skandaliczne. 19 strat, sposób rozgrywania akcji ofensywnych, on skandaliczny również. No, wypada mi tylko no, przeprosić wszystkich, którzy tutaj dzisiaj zawitali do hali za taki Anvil i wszystkich tych, którzy również oglądali to w telewizji. No, powiem szczerze, że takiego amerykańskiego streetbola
na parkietach PLK, to ja nie widziałem już dawno. Owszem, jest to moja drużyna, ale no czegoś takiego no jest to dla mnie niezrozumiałe i na pewno zostaną wyciągnięte konsekwencje. Dzięki. Dziękuję. Sejt, proszę Ciebie o opinię o meczu. Dzień dobry, to samo co trener powiedział. Katastrofa. Dobrze zaczęliśmy, ale trzecia kwarta, jak zaczęliśmy, to przegraliśmy 24 do 13 na chyba każdy pomyślał, co dzisiaj zrobił na boisku, żeby na kolejne mecze takie straty, takie głupie straty nie było. Dziękuję. Czy Państwo macie pytania do naszych gości? Jeśli można, mam do obu Panów pytanie. Jest taka zasada koszykarska, a przynajmniej ja ją pamiętam ze swoich czasów, że jeśli nie idzie mi rzut za 3 punkty, to staram się wyjść pod kosz. Czemu ona nie była realizowana? Z punktu Pańskiego, Panie Trenerze, i z punktu widzenia kapitana. Nie rozmawiałem w szatni jeszcze z zawodnikami, bo Seko grało taką defensywę zacieśniającą, natomiast w takich wypadkach rzeczywiście trzeba troszeczkę z tym rzutem poczekać. Mieliśmy wiele otwartych pozycji. Inna sprawa to jest skuteczność, ale do tego, co Pan powiedział, należy jeszcze dodać, że Seko miał przez długi fragment meczu 4 i 5 fauli więcej i należało grać jeden na jeden, o czym mówiliśmy. To nie są dzieci. Jeżeli się o tym mówi, no to doświadczeni zawodnicy powinni takie zadanie wykonać. Sejt? No, zawodnicy mają otwarte pozycje z podwory, że szło jadące na stronę pod koszem, to spróbowano realizować. Wiele się mogło, że się dało. Też miałem bliższych zawodników po 2,20, a ona jest dużo ciężko grać przy takim zawodniku, co ja mierzę 2,4. Wszystko jest jasne, ale mimo wszystko ja powtórzę swoje pytanie. 26 rzutów za 3, 3 celne. No. 26 to nie jest, to no oczywiście tragiczna jest liczba celnych rzutów, natomiast no, 26 to jak na statystycznie rzecz biorąc w polskiej lidze to zupełnie normalne. No. Powiem Panu szczerze, nie jestem w stanie odpowiedzieć na to. Nie jestem w stanie Panu odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego nie podejmowaliśmy gry jeden na jeden. Za wszelką cenę próbowaliśmy się przełamać rzutami za 3 punkty. Starczy powiedzieć, że wolą z gry 1-10, tutaj już jest 1-8. Dwóch rozgrywających, którzy może troszeczkę bardziej powinni myśleć o tym, jak uspokoić zespół i zorganizować grę tego zespołu, a nie żeby troszeczkę punktów więcej przybyło w statystykach. To zespół Pana nie słuchał? Na czasach Pan to mówił, że tych rzutów za 3 było teraz mniej, bo rozumiemy, były czyste pozycje, ale nie wchodziło. Jednak ta skuteczność była dzisiaj, tak jak Pan sam powiedział, to jest skandaliczne. Skoro oddawali ten rzut, to znaczy, że łamali pewne wskazówki. Seko, widząc co się dzieje z premedytacją, odpuszczało dystans. Graliśmy, baliliśmy głową w mur, właściwie wyglądało to tak, jakbyśmy się pierwszy raz spotkali wczoraj. A co się dzieje? Jakiś kryzys jest fizyczny? Co pan może powiedzieć? Bo 18 strat było też w Toruniu, dzisiaj 19, a więc to nie jest przypadek. Myślę, że oczywiście, że to nie jest przypadek i w okresie przygotowawczym też niektóre mecze były bardzo niepokojące. Słyszymy turniej w Toruniu, no później oczywiście wygrana w Kutni i może tutaj troszeczkę zamazała ten obraz, ale muszę powiedzieć, że na pewno nie tworzymy jeszcze takiego zespołu, nie tworzymy zespołu, bo nie da się grać tak w koszykówkę, że nie wiadomo, co się stanie za sekundę na boisku, nie wiadomo, co się stanie za 2-3 sekundy na boisku. No, na pewno nie da się tak grać w koszykówkę i to nawet w trakcie przebiegu meczu, wcześniej czy później, musi się załamać i musi paść. I 67 punktów to nie jest taki wcale tragiczny znów wynik, natomiast ogólnie trzeba jeszcze raz powiedzieć, że to była katastrofa po prostu.
Jeśli można, miałbym dwa pytania. Już nie chcę się absolutnie paskić. Najpierw do Sejda Hajlicza. Pan jest podkoszowym i oczekuje podań. Do kogo ma pan dzisiaj pretensje, że nie grał na pana? No mam nasz podkrający na Davidansa i Dionta. Bo jest motorka zespołu na boisku i od niego wszystko zależy. Po prostu oni są podejmowali takie decyzje. I panie trenerze, już ostatnie pytanie. Na wstępie powiedział pan, że zostaną wyciągnięte konsekwencje w stosunku do programu. Niech pani uciekł od pytania, jeśli mogę poprosić, to kontakt. Ja wcale jeszcze nie zacząłem odpowiadać, dlaczego pan sobie mówi, że zaczną uciekać. No, na pewno muszą być wyciągnięte konsekwencje w stosunku do zespołu. Ja też jestem członkiem tego zespołu, także jakieś konsekwencje muszą być wyciągnięte. Nie możemy przymykać oczu, że nic złego się nie dzieje, bo tak nie jest. Bo to nawet nie chodzi o porażkę, ale o styl poniesionej porażki. No wiem co, no ja nie stałem tam przy linii bocznej i nie myślałem o tym, komu co zrobię, albo co mi zrobią, absolutnie, na to już czas teraz, po meczu. Dziękuję. Dziękuję Państwu. Jeszcze? Proszę bardzo. Mówi się, że rozgrywający jest przedłużeniem myśli trenerskiej na boisku. Czy ma Pan jakiś pomysł na zaktywizowanie Wona, który no, na razie zawodzi, nie bójmy się tego słowa. No Dion też rzeczywiście zawodzi. Gra fatalnie. Nie wygląda to tak źle treningowo, muszę powiedzieć. Nie wygląda tak źle treningowo, natomiast w warunkach meczowych, w warunkach stresu no, rzeczywiście sobie nie radzi z tym, żeby ten zespół prowadzić. Wiele złych decyzji, nerwowych decyzji, mówię to na wszystkich się na pewno przekłada i są duży bałagan w naszej grze. Pomysł jest taki, że trzeba z nim pracować. No. Co można więcej zrobić? Właśnie za wszystkie pytania dziękuję za tę konferencję.